Dobra. Karol Twardowski uśmiechnięty, ale my wiemy dlaczego, bo sytuacja w drugiej połowie, kiedy od połowy praktycznie boiska idziesz sobie z piłką, koledzy rozbiegają się, dając ci kilkanaście, kilkadziesiąt wariantów, a ty mimo wszystko idziesz dalej i strzelasz bardzo piękną bramkę, to na pewno musi cieszyć. Tak, tak, to cieszy bardzo. Tym bardziej, że to jest nasza inauguracja, tak? I strzelnie bramki w pierwszym meczu i to jeszcze po takiej akcji, to cieszy i buduje na pewno na przyszłość, na następne mecze. Wchodzisz z ławki, dajesz wyraźny sygnał, że warto na ciebie stawiać. Myślę, że tak. Chciałem strzelić, miałem coś do udowodnienia i myślę, że się udało. Spodziewałeś się takiego wyniku tutaj w Niepołomicach? Wszak Niepołomice już obeznane z tą ligą, znające realia tej klasy rozgrywkowej, tymczasem tutaj Beniaminek i tak fantastyczny wynik. Myślę, że tego nikt się nie spodziewał na pewno. Daliśmy no naprawdę rewelacyjny popis. Myślę, że mogę powiedzieć śmiało, że byliśmy lepszą drużyną i wygraliśmy ten mecz i cieszę to bardzo. Pierwszy mecz, pierwszy krok do przodu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, to co? Teraz nastawiamy się na kolejne spotkanie. Tak, zawsze będziemy walczyć o trzy punkty. Myślę, że to jest najważniejsze, żeby właśnie walczyć o te trzy punkty. Drodzy Państwo, słynny Twardy, tak? Ale. Tak koledzy mówią, to właśnie on zdobywa bardzo piękną bramkę dla Resowi. No i cóż, to również jego udziałem te trzy punkty. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych występów. Dziękuję. Dzięki.